Moi drodzy, dostaję od Was bardzo dużo wiadomości z zapytaniem, o czym tak naprawdę będzie mój najnowszy film Shame MMA. A że już tyle różnych bzdur, kurwa, krąży, więc pomyślałem, nagram, kurwa, filmik. Wszelkie postaci, które będą pokazane w filmie, są to postaci fikcyjne. Oczywiście, że niektóre z nich będą wzorowane na jakichś autentycznych wydarzeniach, ale film jako całość jest to fikcja. Jest to fikcja artystyczna i przede wszystkim, jak czytam, oberwie się influencerom. Moi drodzy, ja mam w chuju jakichś influencerów, ja ich nawet, kurwa, nie znam. Czasem jak oglądam jakąś galę i mówię, kurwa, kto to jest, a jest to jakiś influencer, którego oglądają 13-latkowie. Moi drodzy, mnie naprawdę takie, kurwa, tematy nie interesują. Nie interesują mnie również kulisy, jakie są pomiędzy różnymi federacjami. Ja się nie będę bawił w takie rzeczy, żeby pokazywać, kurwa, jakieś kulisy, kurwa, co się dzieje w polskich freakfightach. Freakfighty, a dokładnie gala Freak Night, która będzie główną galą w moim filmie Shame MMA, ta gala jest tylko pretekstem, żeby pokazać różne absurdy naszego współczesnego świata. Będzie pojedynek antyszczepionkowca ze szczepionkowcem. Będzie legia pozaziemska. Będą strażnicy galaktyki, kurwa. Będą teleportacje. Będą postaci z gierek komputerowych. Będą bogowie, kurwa. Ale na pewno nie będziemy się bawić w komentowanie tego, co się dzieje w polskich freakfightach, bo przede wszystkim jest to, kurwa, nudne. Poza tym, to już sięgnęło takiego dna, że parodiowanie parodii kompletnie nie ma sensu. A tym bardziej mnie interesuje zrobienie kolejnej kultowej komedii, bo mój Job, czyli Ostatnia Szara Komórka, jest już kultową komedią. I tak samo będzie w przypadku Shame MMA. Będzie to komedia dekady. I dobrze o tym, kurwa, wiem. W związku z czym, jeżeli myślicie, że będę się zajmował komentowaniem, kurwa, tego, co się dzieje w polskich freakfightach, to po prostu nawet tego filmu nie oglądajcie. Nie przysyłajcie mi różnych swoich pomysłów również, ponieważ ja mam miliardy, kurwa, miliardy pomysłów. I tym bardziej wasze pomyślunki mam tym bardziej, kurwa, w chuju i w piździe dodatkowo. Więc nie przysyłajcie mi swoich pomysłów, ponieważ ja tego nie potrzebuję. I co na koniec mogę Wam powiedzieć? Lubię kręcić komedię. Lubię również kręcić kino festiwalowe, takie, że trzeba się wzruszyć lub pomyśleć. Ale komedia jest wyjebista, ponieważ pozostawia ogromną możliwość interpretacji, kreacji, kurwa, improwizacji. I to jest tym wszystkim najfajniejsze. Dawno nie robiłem komedii, ponieważ kiedy ostatnio mojego Joba robiłem? 2005, 2006, kurwa, 16 lat temu robiłem moją ostatnią komedię, a dobrze się czuję w gatunku komediowym, w związku z czym możecie wyczekiwać dwuczęściowej, kultowej komedii, bo polskie komedie są, kurwa, arcychujowe, prymitywne i prostackie. Dlatego wreszcie wziąłem się za zrobienie komedii po to, żeby, pamiętajcie, komedia jest po to, żeby się z niej, kurwa, śmiać. A tu obiecuję Wam, będziecie, kurwa, really cały czas. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.